Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku Draft to Glory. Naprawdę ta seria ma dużo odcinków. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego, to był to challenge z draftem Harry'ego Maguire'a. Najpierw strzeliliśmy samobuja, a później graliśmy, więc sprawdźcie to. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to tam też zrobiłem challenge, ale bardziej na live'ie. Od 10 rano do 1 w nocy grałem, stworzyłem nowe konto, grałem od zera i zagraliśmy całe Food Champions, więc warto to sprawdzić, warto sprawdzić ten materiał, bo widzę wam po komentarzach, że się podoba, a dzisiaj mam nadzieję nie będzie challenge'u, gdzie będę pocił się i psycha mi siądzie, tylko rzeczywiście dzisiaj pogramy sobie przyjemnie i wygramy draft, ponieważ dzisiaj wybieram ten draft sam, a wy piszecie w komentarzu ciekawe opcje na challenge. Jeszcze przypominam oczywiście, że Superbet jest sponsorem kanału, a w trakcie tego odcinka będzie dla was kuponik. Także zaczynamy, zacznijmy draft. Jak widzicie, tutaj już trzeba za monety ten draft zrobić. 4-2-2-2, 5-1-2-2, 4-4-2 z defensywnym, 4-1-2-1-2 szeroko albo 5-2-2-1. Wierzcie co? 5-2-2-1. Nie wiem dlaczego, ale zagramy sobie z pięcioma obrońcami. No i tutaj, jeżeli chodzi o ofensywę, jest naprawdę źle, ale weźmiemy sobie Lamelę. Może będziemy go zmieniać, może nie. Zobaczmy, jak środkowy pomocnik będzie wyglądał. Kevin De Bruyne w wersji 93, bardzo spoko, bierzemy. Myślę, że tutaj nie ma nawet o co pytać. A na napadzie, no powiem wam, myślałem, że będzie draft, wiecie, ja teraz jak widzę drafty, to ludzie tam mają Ronaldo, tu jakiś Zidane, tu coś, a my tu mamy tragedię. Może to po prostu te przygotowania do toców, żeby serwery im nie obciążało, to jest to. No ale jak widzimy na razie, no to ten draft wygląda tak, jakbyśmy tutaj rzeczywiście mieli nie pograć sobie najlepiej. Spinazzola na lewe, a na prawo, prawe CPS prawego, Frimpong, albo Frankowski? Frankowski wygląda w sumie nawet nieźle. Weźmy tego Frankowskiego, dlaczego by nie? Dobra, chociaż środek obrony, żeby był dobry. Gdzie są jakieś toty? Kim Pembe niech będzie, Ruben Dias tam był, ale no potrzebujemy lepiej. O, jest toty Van Dijk i już teraz wiem, że nie stracę bramek. Jeszcze do tego coś dojdzie nam ciekawego, Desai. No i dobra, powiem wam, obrona już jest jakby... już nie mam... O, jeszcze toty... Van der Sar toty. Myślałem nad De Gea, ale spoko. Mezier niech będzie. No i teraz jeszcze w ofensywie by się przydało coś poprawić. Mamy albo Edena Hazarda na lewe skrzydło, co byłoby całkiem spoko, ale mamy Ruda Hulita, którego ja sobie mogę wprowadzić gdziekolwiek. No nie mogę chyba wybrać inaczej niż Ruda. Co my tu mamy? Del Piero, Hernandez... Dobra, Hernandez. Nawet jeżeli on tam nie będzie miał zgrania, to dziękuję bardzo. Ta obrona już jest tak mocarna, że ciężko będzie o coś lepszego. Johan Cruyffik. Też pięknie, no na razie tych dwóch zmienników 9-4 wygląda co najmniej solidnie. Mamy jeszcze Zambo Anguissę. Do tego, no tutaj już trochę gorzej, liczyłem jeszcze na jakichś dobrych zmienników. Jakieś lewe skrzydło, żeby nie musieć tego zaczynać z tym zawodnikiem, który jest rzeczywiście na tym lewym skrzydle. Mamy Del Piero, mamy też Salaha, dajmy tego Del Piero. No okej, okay, no jakby tych zmienników mamy dobrych, czy do środka pola, czy gdzieś tam dalej, ale no ten draft, powiem wam, na pewno nie jest najdroższym draftem, na pewno nie jest najlepszym draftem, ale jest draftem, którym ja się chętnie pobawię. Na razie, wiecie co, na razie zróbmy tak i zróbmy... Dobra, na razie wiecie co? Hulit i Del Piero zaczną na ławce. Wiem, że to może być kontrowersyjne, ale tak zacznijmy. Pirlo tutaj, któryś z tych ktoś coś da, ten da Belgowi, ten da De Bruyne. Dobra, i tak oto tym draftem będziemy grali. Ja tam na zgranie zazwyczaj już nie zwracam uwagi, ale własna taktyka. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby było bezpośrednie podanie i wytyczne do boków, żeby wspierali atak. No i tyle. Dobra, idziemy grać. No to czas na przerwę, czas na kupon dla graczy, oczywiście pełnoletnich. Link macie na dole i znowu jest super oferta dla graczy, którzy są nowi, którzy po raz pierwszy zakładają konto i wpłacą minimum 50 zł, ponieważ jeżeli chodzi o najważniejszy mecz w tym tygodniu, jaki odbędzie się w środę, czyli Arsenal Manchester City, stawiacie, zresztą zaraz wam pokażę, co stawiacie, żebyście sami widzieli, jak to postawić. Najważniejsze, żebyście się zarejestrowali przez link na dole, wpłacili 50 zł, a następnie chodzicie oczywiście w piłka nożna, Anglia, no i tutaj mamy wtorkowe oraz środowe mecze. No i mamy ten mecz Manchester City-Arsenal, w który wchodzicie, a następnie stawiacie bramki
Manchester City liczba goli, albo Arsenal liczba goli. No i powyżej pół bramki, jeżeli postawicie za minimum 2 złote na Manchester City lub Arsenal, to wtedy, w przypadku gdy ten kupon wam wejdzie, to macie dodatkowo 400 zł w bonusie od swojej wygranej oraz 50 zł za każdą bramkę Haalanda. Ja oczywiście nie mam nowego konta, więc nie mogę tego postawić, ale jeżeli wy macie nowe, to możecie to postawić. Ja coś innego postawię z tego meczu City-Arsenal. W ogóle to jest niesamowite, bo chciałem postawić na to, że Haaland strzeli co najmniej 2 bramki, ale kurs jest tak mały, 3,75 na to, że Haaland strzeli 2 bramki, że zrezygnuję z tego i postawię coś, czego nikt się nie spodziewa. Postawię, wiem, że przed chwilą chciałem postawić, że Haaland strzeli bramki, ale mi się wydaje, że Arsenal wygra ten mecz, ale mistrzostwa nie zdobędzie mimo wszystko, więc ja tutaj stawiam Arsenal 5,50. Do tego dołożę Real Madrid i Atletico Madrid. Środa akurat Atletico, ale we wtorek gra Real. Tottenham, Manchester United. Po tym, co ostatnio Spurs pokazało, to ja postawię na United. I dorzućmy do tego Newcastle w czwartek. To za 50 zł. No, myślę, że aż grubo, bardzo grubo, bo do wygrania ponad 2000. No, ale to najpierw Arsenal musi wygrać ten mecz. Wy pamiętajcie, dla osób pełnoletnich link w opisie. Stawiamy ten kupon. No i tyle, i mamy go. Pierwszy oponent. On już wie, że będzie miał przerąbane, chociaż ten jego skład wygląda solidnie. Jest Luka Modric, jeszcze w zębie, jest Bergkamp. No ale myślę, że nasza ekipa i tak będzie na tyle mocna, że nie ma na nich mocnych. Tak czy siak, gramy. No i teraz Krójfik sam na sam. Jest szansa na jeden. Pięknie, z fałszyka, lekko. Tu nie trzeba było siły, nie trzeba było precyzji. Znaczy, trzeba było precyzji, tylko siły nie trzeba było. I prowadzimy 1-0 w 12 minucie. Faul i będzie karny na lameli. Ferdinand Rio, no gdzie ty takie rzeczy, chłopie, robisz? Dobra, mamy to, strzelamy. I tylko gdzie? W środek, w środek. 2-0. Krójfik. Podanko, strzał, gol, 3-0, 22 minuta. No tak jak można się spodziewać, teraz te żetony draftu za darmo rozdawane, no to w pierwszych rundach wiecie, że jest w miarę prosto, nie trzeba się napocić, więc jakby przyjemnie się wygrywa, jeżeli jesteście na pewnym poziomie oczywiście w FIFA. No i jak widzicie, koleś próbuje wbiegać, próbował wbiegać sprintem w moich obrońców, wystarczyło gdzieś tam obronić, mimo że nawet 3 razy się odbiło pod nogi, to my mieliśmy piłkę dalej. Johan Cruyff. No, 4 w takim razie do 0 w 31 minucie. Czy chcemy się dalej strzelać? No, już nie, ale widzimy, że przeciwnik będzie próbował, będzie walczył do końca, więc grajmy. 5-0, 36 minuta. 6-0. O, nie wiem jakim cudem, ale 7-0. To będzie 8-0 i 8 bramka. Czyżby podcięła mu wreszcie skrzydła? Tak, to była bramka na 8-0, która podcięła mu skrzydła i pomyślał, że no teraz tu raczej już nie da rady. Ciekawe, że dopiero przy 8-0 w 40 minucie. Ale jakby, okej, dziękuję, że wyszedł. Gramy drugą rundę. Mecz ćwierćfinałowy. Widzimy jakiegoś Winiego, widzimy Klose na napadzie, ale tam Alowej ran za plecami i jeszcze zmiany. Ja na razie nie zmieniam. Nie wpuszczam tego Hulita. Dopiero później. Później będzie mi potrzebny. Adama, ale dobitka. Nie, to ma dobitki. Ujujuj, ale tutaj się dzieje jeszcze. Jeszcze Krójfik do linii, nie będzie podania, ojojoj, szkoda. Oj, Klose, Miro, ale Miro na szczęście się pomylił. Jeszcze dobitka z główki, ale obok. Johan, ale dlaczego ty nie kopniesz? Widzieliście jak on biegł w ogóle? Co za bezsens. No nie, to myślałem, że będzie bramka. U, teraz podanie. Kimpembe! Z wszystkich to właśnie Kimpembe między nogami. Piękny, 1-0. No, dobrze wykonany rzut rożny, można powiedzieć.
Frankowski jak poszedł. Frankowski jeszcze raz. Jeszcze raz na dobitkę. No, odbiło się przyjemnie, dobrze. 2-0, no co mogę powiedzieć. Krójfik na 3-0, 42 minuta. I z meczu, który wydawał się dosyć ciężki, robi się łatwo. Mimo, że ta formacja 5-2-2-1, 5-1-2-2, jakkolwiek, cokolwiek gram, nie jest najlepszy. Nie, 5-3, nie wiem co ja gram. Nie jest najlepszy. Kevin jeszcze dostał prezencik od oponenta. 4-0 po pierwszej połowie. Możemy powoli witać się z półfinałem. Po pierwszej połowie 4-0, czekamy na drugą połowę, chyba że przeciwnik się podda, ale na razie sporo rzeczy nam wychodzi. Ojoj, chciałem powiedzieć, ale porobiony, a słupek mnie porobił, tam R1 było pograne. Szkoda, w sensie to nie miało, to miało wyglądać inaczej, miało wyjść inaczej, no ale dobra. Jeszcze Kevin, pomyślałem, że dostanie Kevin De Bruyne piłkę, no ale dobra, i tak 4-0, 65 minuta, my sobie gramy, przeciwnik próbuje, może tak to nazwijmy. A, teraz złe poddanie, ale może nie, nic z tego nie wyjdzie, nie chce nic wyjść, jak widzicie, chaos, zamieszanie. Lamela, 5-0 i dopiero 5-0 sprawiło, że przeciwnik wyjdzie. Jakby naprawdę do tej pory on myślał, że co, że jakby... No, oponenci mają silną psychikę, jakby... Które momenty sprawiają przy 8-0, 5-0, że dopiero wtedy decydujesz się na rage quit, to nie rozumiem. Dobra, 13 bramek w dwóch meczach, jest przynajmniej ciekawie dla was. Zatem namówili mnie na półfinał i to słowem co Schmeichel w Realu Madryt, więc jakby no forów nie będzie. Schmeichel w bramce, Maldini, Van Dijk, Ture, Bellingham, ulala, oprócz tego Belgardy, którego pewnie zmienimy, to składzik Chapobach, Fufafon i Fafon, jedziemy. Uj, myślałem, że Kevin da nam prowadzenie, ale niestety to jeszcze nie to. Adama. No i teraz nie ma bramki. Kurczę, szkoda. Myślałem, że to siądzie De Bruyne, ale dobra. Próbujemy dalej. Johan, piłka przy linii. No nie było komu podać za bardzo. To był problem. Frankowski ładnie się zatrzymał. Kevin, teraz? Może? A jak? Jeszcze bramka, jeszcze jak? Jeszcze jak? 1-0, pięknie. Lamela. A co my tu zrobimy? Fake shot do podania? Fake shot do podania, ale nie zrobił tego fake shota. Nie tak to miało wyjść. Miało wyjść inaczej. Oj, nie ma bramki, ale może... Będzie na 2-0. Trochę tam farta, ale... Pauza u przeciwnika, pewnie jakieś zmiany i wracamy do gry. Oj, niestety odbitka, która sprawia, że przeciwnik... Pomylił się, panika gaming. Koniec pierwszej połowy, półfinału 2-0. Jak widzimy po statystykach, ten mecz układa się po naszej myśli. No nie, co ten Schmeichel wyczynia na tej bramce, wow. Hernandez, no w końcu lewy obrońca musi ostrzelić. I 3-0 sprawia, że jesteśmy w finale, tak mi się przynajmniej wydaje, tak. Bez straty bramki draft, więc przydałoby się, żeby było tak do końca. Draft bez straty bramki, bez zagrania meczu do końca. Mam nadzieję, że tak będzie. 8-0, 5-0, 3-0. Teraz by wychodziło, że będzie z 1-0, ale mam nadzieję, że nie. Pionier w finale. No to w finale mamy Lurisa na bramce. Piątkę z tyłu, tak jak u mnie. Modricza, Forlana, Lurisa. Nie wygląda to groźnie. To też nie wróży dobrze, bo to znaczy, że może przeciwnik grać dobrze po prostu i takim składem dojść do finału. Więc gramy finał, łatwo, szybko i przyjemnie, mam nadzieję. Adama! Obrócił się w jedną, w drugą, wiecie, to jest taki... To też jest dobre w FIFA. Jeżeli się tak obracacie, wiecie, myślą, że pójdziecie w jedną, przeciwnik już idzie tym obrońcą, a wy wtedy w drugą stronę owijka na rondzie i... Strzelacie bramkę, to jest naprawdę warte wyuczenia się takie
zmylenie rywala, czyli trzy razy w jednej akcji pójdziecie w jedną stronę, a później pójdziecie w jedną, ale zawrócicie w drugą i wtedy wasz przeciwnik jest po prostu skołowany. Prowadzimy 1-0, no i chciałbym bez straty bramki tego, ten draft wygrać. To by było naprawdę dobre. Adama Traore na 2-0 w 26 minucie. Nadal bez straty bramki. No to może być też zasługa tej piątki w obronie, ale tak czy inaczej. Jest naprawdę, ale to naprawdę dobrze. Oj, Adama Traore, jaki hat-trick w finale. 3-0, 44 minuta Traore. Muchos buenos, señorita. Ojej, Adama, jak wchodzi, jak przechodzi, jak wygrywa draft bez straty bramki i bez dokończonego meczu. O to chodzi. Ani jednej bramki nie straciliśmy. Do tego wszystko jakby w perfekcyjnie. Tutaj nawet strzału nie miało ponad. Nie wiem, ile łącznie strzałów mieli moi przeciwnicy, ale to nie było dużo. 8-0, 5-0, 3-0, 4-0. Rozjechani wszyscy po całości. Do tego paczki. Czy jakieś dobre? Zobaczmy. Długo. Paczka za 35 i 25 tysięcy. Ale, widzowie. Jedno jest bardzo ważne, bardzo istotne. Teraz są te paczki specjalne. Są paczki za 10 końców, którą mogę sobie otworzyć. Ale co najważniejsze... A, nie mogę sobie otworzyć, bo jest Bonucci i Dzeko. Co najważniejsze, nie ma w tym tygodniu nic, jak wiecie. Nie ma jakby czego zbierać, do czego wracać, bo tocy wychodzą w piątek. I jakby no nie ma sensu tych paczek otwierać, bo nic z nich nie będzie, dlatego ja je zostawiam. O, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. I to było na tyle. Trzymajcie się. Widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Cześć!